Wraz z początkiem jesieni wracamy do samorządowej rutyny. W środę 20 września odbyła się 38. sesja Rady Miejskiej Miasta Ostróda. Oprócz bieżących zmian budżetowych poruszono kwestię przekształcenia ostródzkich placówek edukacyjnych w 8-letnie szkoły podstawowe. Zajęto się również finansowaniem przewozu uczniów z niepełnosprawnością mieszkających na terenie gminy Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie. Oprócz spraw oświatowych dużo pytań wzbudziło sprawozdanie burmistrza z prac pomiędzy sesjami Rady Miejskiej. Między innymi padły pytania o jego wyjazd do Kazachstanu. Zorganizowana została wystawa światowa Expo. Na takiej wystawie prezentują się wszystkie państwa. Tematem tej wystawy była energia odnawialna i taka ochrona kuli przed zanieczyszczeniami i później oddziaływanie tego, że tak powiem, degradacji środowiska naturalnego na organizm ludzki tam. No i wszyscy w tej wystawie światowej uczestniczyło 120 państw. Skąd to zaproszenie? Zaproszenie stąd, że na organizację polskiego stoiska przetarg w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wygrało nasze Expo Mazury i otrzymaliśmy takie zaproszenia, aby w tej wystawie uczestniczyć. Nie zapomniano również o miejskich inwestycjach. Mimo podpisania umowy na budowę wiaduktu wciąż wzbudza on niemałe kontrowersje. Zamknięcie przejazdu, brak przejścia dla pieszych, kolejne utrudnienia w ruchu drogowym. Zleciliśmy za 25 milionów wykonanie wiaduktu i tak jak zlecono budowanie drogi w analogii do budowania drogi S7 i obwodnicy 16, no wiecie państwo, że Generalną Dyrekcję nie obchodziło, jak oni zorganizują objazdy, dojazdy czy tam coś, oni mają to wykonać, żeby każdy mógł dojechać do swojej posesji i żeby ten ruch był w miarę raczej płynny. Oczywiście pozostała jeszcze kwestia ostródzkiego basenu. W trakcie sesji padło wiele pytań zarówno ze strony radnych opozycyjnych, jak i koalicyjnych. Ambitny plan oddania do użytku na koniec roku, no niestety nam się nie uda z tego względu, że dokumentacja, którą początkowo nie mieliśmy w ogóle, później ją pozyskaliśmy, ona nijak nie odzwierciedlała stanu faktycznego i zleciliśmy w przetargu zrobienie dokumentacji i ta dokumentacja będzie wykonana na koniec października, na koniec września i po otrzymaniu tej dokumentacji ogłaszamy przetarg na remont basenu. Są to rzeczy niezależne od nas, bo po prostu nie chcieliśmy stosować formuły zaprojektuj i napraw. Kolejną inwestycją, którą przedstawiono na sesji, była możliwość uzyskania dofinansowania na niskoemisyjne środki transportu miejskiego oraz optymalizacja rozkładów jazdy. Dostosowanie rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej, aby w jakiś sposób zoptymalizować rozkłady, jak również potrzeby mieszkańców co do obsługi, aby więcej mieszkańców mogło z tej komunikacji korzystać, bo nie ukrywamy, zleciliśmy to z tego względu, że jak państwo sami obserwujecie, w godzinach porannych, w godzinach dowozu do pracy, z pracy, ewentualnie do szkół i gdzieś około godziny między 1 a 15, to te autobusy jeszcze są wypełnione, natomiast nie wiem, czy macie takie samo uczucie jak ja, w ciągu dnia jeżdżą puste. No i też chcę państwa poinformować, że mieliśmy wprowadzać już ten zoptymalizowany rozkład jazdy, ale przy tym taborze no niestety nam się to chyba nie uda i będziemy czekali, aż no, po prostu zakupimy nowy sprzęt. Wystąpiliśmy, tak pani naczelnik, z wnioskiem o zakup nowych autobusów w ramach takiego projektu związanych z niskoemisyjnością, tak? Jesteśmy już chyba po ocenie, bo ja przepraszam, że tak podpytuję, bo za dużo tych wszystkich informacji, po ocenie formalnej i jest możliwość pozyskania w roku nawet 18, a realizacja cała w 19, ale to jest uwarunkowane od pieniędzy.
12 autobusów, 2 elektryczne, 10 spalinowych. Pozostałymi zagadnieniami wymagającymi głębszej dyskusji była budowa ścieżek rowerowych, udział burmistrza w konferencji dotyczącej budowania partnerstw międzysektorowych, czy aktualne możliwości rozwoju miasta. Żniwa zakończone, czas na świętowanie. 17 września w Olsztynku odbyły się wojewódzkie dożynki. Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej, której przewodniczył arcybiskup metropolita warmiński Józef Górzyński. Tuż po mszy barwny korowód niosący chleb, jeden z symboli dożynek, przemaszerował na główną scenę. Tradycyjnie impreza odbyła się na terenie olsztyneckiego skansenu. Jest tutaj takie magiczne miejsce, do którego przybywa rocznie 100 tysięcy turystów, właśnie tutaj do Olsztynka, do naszego skansenu. Jest takie miejsce, do którego raz do roku przybywają rolnicy i przedstawiciele polskiej wsi, producentów z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów. Święto polskiej wsi jest znane w tradycji już od XVI wieku. Dla rolników to przede wszystkim okazja, by po zakończeniu prac polowych podziękować za zebrane plony. Ta tradycja po prostu jest jakby na nowo kultywowana w naszym regionie, w całej Polsce. Jest to bardzo piękne, bo potrzebne do tego, aby uszanować pracę rolników. Choć dzisiejsze dożynki wciąż zachowują dawną symbolikę, to nie brakuje w nich ducha nowoczesności. Zdaniem polityków i samorządowców obecnych na uroczystości, po wstąpieniu do Unii Europejskiej obraz warmińsko-mazurskiej wsi znacząco się zmienił. Produkujemy znakomitą żywność, świetnej jakości, konkurujemy nie ceną, ale jakością. Ja myślę, że to jest duża zasługa takiego sprytu rolników, pracowitości, ale też wykorzystania środków europejskich. Rolnik, który konkuruje, który wytwarza żywność zdrową i bardzo wartościową i ta żywność jest poszukiwana nie tylko na naszym rynku krajowym, ale również Unii Europejskiej, więc można powiedzieć, że w czasie, kiedy doszły pieniądze unijne, rolnicy stanęli mocno na wysokości zadania. Marszałek województwa docenił pracę rolników. Najlepszym wręczył odznaczenia zasłużony dla rolnictwa. Dożynki to czas podsumowania lata. Lata, które w tym roku było łaskawe dla rolników z Warmii i Mazur. Pogoda nam w miarę sprzyjała, gorzej sadownikom, ogrodnikom na wiosnę, bo to jednak te owoce wymarzły. Klęski żywiołowe na żadnym stopniu tak mocno nie dotknęły. Plony, jak rolnicy mówią, są wyższe, jeśli chodzi o ziminy, o 10%. Jest pewna stabilizacja na rynkach rolnych. Święto plonów to nie tylko uroczyste podsumowanie zbiorów, ale także najciekawsze ludowe obrzędy. Nie zabrakło więc tradycyjnych tańców i pieśni w wykonaniu zespołów ludowych. Podczas uroczystości w Olsztynku swoje wieńce zaprezentowały gminy z całego województwa. Zdaniem jury najpiękniejszym okazał się wieniec wykonany przez gospodynię z Jędrychowa w gminie Kisielice. Panie po ogłoszeniu werdyktu nie kryły swojego szczęścia. W zeszłym roku zdobyłyśmy wyróżnienie. No i tak w tym roku w gminie zdobyłyśmy znowu pierwsze miejsce, no i przyjechałyśmy. Ale nie liczyłyśmy na pierwsze, nie, no tam może wyróżnienie, może trzecie miejsce, no tak w porównaniu do innych, bo przepiękne wieńce były wszystkie, trzeba przyznać, ale że pierwsze, nie. Dożynkom towarzyszyły też tradycyjnie targi, na których swoje wyroby oferowali producenci z całego województwa. To niewątpliwie dobry czas na nowe inwestycje. W czwartek 21 września w Mławskim Ratuszu doszło do podpisania umowy, na mocy której Mława otrzyma blisko 5 milionów unijnych dotacji na budowę Alei Świętego Wojciecha. Od wielu lat mówiliśmy i planowaliśmy wybudowanie Alei Świętego Wojciecha, która przebiegając wzdłuż linii kolejowej 65 będzie łączyła ulicę Kościuszki i ulicę Sienkiewicza. To dla mieszkańców Mławy bardzo ważne zadanie inwestycyjne. Poprawi komunikację, wyprowadzi ruch ciężki z centrum miasta, ale również i osobowy. W związku z tym sprawniej będzie można przemieszczać się w Mławie, bezpiecznie i poprawi estetykę. To jest dla nas bardzo ważne. Jednocześnie trzeba pamiętać,
że Aleje Świętego Wojciecha ma docelowo połączyć wbudowany nowy dworzec zintegrowany. Tak bardzo oczekiwana infrastruktura w naszym mieście i też o tym mówimy, o tych planach od kilkudziesięciu lat. To jest ponad 30 lat rozmów na ten temat, a teraz przystąpiliśmy błyskawicznie do realizacji. Do sierpnia przyszłego roku ma powstać ponad kilometrowy odcinek nowej drogi, chodnik, oświetlenie drogowe, ścieżka rowerowa oraz rampy dla osób niepełnosprawnych. Prace na budowie idą pełną parą. Już rozpoczęliśmy pracę na odcinku od ulicy Kościuszki do Sienkiewicza, a już projektujemy i planujemy w przyszłym roku wbudowanie przedłużania do ulicy Płockiej. To jest bardzo ważne. Obecny odcinek wynosi 1170 metrów długości, pełna infrastruktura, kolektor deszczowy, oświetlenie uliczne, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi. Jest to bardzo ważne zadanie i cieszę się, tak jak pan to określił, kolejny sukces. Podpisaliśmy umowę na przydział dotacji, rozpoczęliśmy już budowę, a w związku z tym ten termin na sierpnia przyszłego roku jest bardzo realnym do otwarcia tej inwestycji. Z projektów cieszą się nie tylko mieszkańcy, ale również samorządowcy, którym zależy na dobrej współpracy oraz rozwoju naszych terenów. Współpraca na Mazowszu między tym poziomem gminnym, poziomem powiatowym, a poziomem wojewódzkim jest modelowa, jest bardzo dobra. Mówimy tutaj o równomiernym rozwoju. Cała strategia rozwoju województwa obejmuje również analizę każdego powiatu i każdej stolicy powiatu, ale również mniejszych miejscowości. Więc to jest świadome działanie, dlatego że jesteśmy województwem specyficznym. Mamy bardzo bogate centrum, czyli stolice i otaczające powiaty i pozostałe 32 powiaty, które są jeszcze w tym etapie doganiania w sensie cywilizacyjnym. I staramy się różnicować tą pomoc, kierować ją w sposób celowany i tutaj potrzebne jest partnerstwo z drugiej strony. Mława jest przykładem takiego dobrego partnerstwa, zarówno miasto, jak i powiat. Koszt całej inwestycji wynosić będzie 9 400 000 zł. Środki unijne zredukują koszty miasta niemal o połowę. Całość inwestycji wynosi 9 400 000 zł. Na tyle opiewa kosztorys. My ogłosiliśmy postępowanie, czyli zamówienie publiczne, taki przetarg nieograniczony. Zgłosiła się firma, która dała niższą ofertę, czy około 6 milionów złotych. Tak ważna była to inwestycja i jest inwestycja do zrealizowania, że nawet kiedy nie otrzymaliśmy dotacji na to zadanie inwestycyjne, my przystąpiliśmy do prac. I teraz taka dziwna sytuacja powstaje. Ubiegaliśmy się o dotację w wysokości 4 600 000. Że to jest prawie 50% kosztorysu pierwotnego, a tutaj już wiemy po rozstrzygnięciu, po podpisaniu umowy, że jest to kwota niższa. A w związku z tym następnym krokiem będzie podpisanie aneksu do dzisiejszego porozumienia, do dzisiejszej umowy, po to, żeby zaktualizować, urealnić te wszystkie wartości, które już konkretnie znamy po przetargu. Mamy nadzieję, że rozpoczynając nowy rok szkolny, korzystać będziemy mogli z ukończonej Alei Świętego Wojciecha. A naszym samorządowcom życzymy jak najwięcej tak udanych i dobrze przemyślanych projektów. Czas na realizację zadań z planu gospodarki niskoemisyjnej. 12 września miasto przekazało pierwszym 50 osobom umowy na wymianę starych pieców węglowych na nowe, gazowe. Przypominamy, że miasto przeznaczyło ponad 400 000 zł z własnego budżetu na dotacje dla mieszkańców. Mława stawia na bezpieczeństwo i ekologię. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ku mojej osobistej radości, dlatego że innowacyjny program mający na celu pomoc mieszkańcom przy zakupie i wymianie źródła ciepła na bardziej ekologiczne, Rada Miasta przyjęła. Moją prośbę przyjęła i jesteśmy na etapie realizacji. Ogromne zainteresowanie mieszkańców podczas składania wniosków, ale jednak jakaś refleksja i przemyślenie i trochę mniej osób przy podpisywaniu umów. Ale jestem przekonany, że ci, którzy podpiszą i zrealizują teraz swój pomysł polegający na wymianie źródła ciepła, zachęcą na kolejne lata pozostałych mieszkańców do tego, żeby ten program był
taki aktywny, żeby był czynny, żeby Rada Miasta przeznaczała pieniądze, a mieszkańcy, żeby dokonywali wymiany źródła ciepła. Oczywiście z korzyścią dla nas wszystkich. Będzie mniej dymu w mieście, będzie mniej smogu i będziemy dążyli bardzo skutecznie, konsekwentnie do tego, żeby go zupełnie wyeliminować. Wyeliminowanie przestarzałych metod ogrzewania to wielki krok w stronę budowania ekologicznego środowiska pozbawionego smogu. Mława jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które taki projekt realizuje. Ten pomysł radnym przypadł do gustu i tutaj trzeba powiedzieć, że pan burmistrz naprawdę nie musiał nikogo zbyt długo przekonywać. To inicjatywa dobra i tak jak widać dzisiaj na tym spotkaniu ponad 50 osób uczestniczyło przy podpisaniu umów, ale wiemy przecież, że wniosków zostało złożonych 81 i jeśli tą taką pełną weryfikację te wszystkie wnioski przejdą, to trzeba powiedzieć, że 80 mieszkańców Mławy będzie ogrzewało swoje domy czystym paliwem, paliwem dobrze oddziaływującym na środowisko. Także nam ten pomysł się podoba, jesteśmy zadowoleni i mamy nadzieję, że tak jak pan burmistrz wspominał, ten pomysł będzie realizowany również w roku 2018 i w latach kolejnych. Liczba wniosków składanych do urzędu stale rośnie. Z dniem dzisiejszym można już czynić wszelkie prace przy modernizacji danej kotłowni. Przy wykonywaniu tych prac trzeba uważać dokładnie, żeby spełnić wymagania, które są zawarte w umowie i które są zawarte w załączniku do umowy. I wniosek o dotację może być złożony po wykonaniu prac, zebraniu wszystkich tych dokumentów wymaganych i my będziemy starali się jak najszybciej te wnioski rozpatrzeć i wypłacać dotacje. Mieszkańcy mogli zyskać do 6 tysięcy złotych na piece gazowe, do 10 tysięcy złotych na montaż pompy ciepła i 1900 zł na budowę przyłącza gazowego. Po prostu chcieliśmy skorzystać łącznie z mężem z tego dofinansowania. No, po prostu jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, ponieważ nasz budżet domowy nie jest aż taki wystarczający, żebyśmy mogli sami sfinansować. Mamy dom piętrowy, ogrzewany węglem, piec węglowy jest. No i teraz mamy zamiar zmienić to na ogrzewanie gazowe. Te 6 tysięcy, jasna sprawa, że to jest znaczny wkład przy zmodernizację tej kotłowni, no bo w moim przypadku to jest, można powiedzieć, połowa kwoty, którą, szczerze mówiąc, musiałbym inwestować w przerobienie kotłowni. Także sądzę, że jakby tej kampanii nie było, to musiałbym się wstrzymać na rok bądź na dwa, żeby jakieś tam pieniądze zorganizować. Także świetna sprawa. W domu na co dzień mieszka moja mama, 80-letnia pani, więc jej ciężko było już palić samej w piecu takim węglowym. Tak czy siak mieliśmy to w planach. A jak się dowiedzieliśmy, że jest taka możliwość, to się bardzo ucieszyliśmy. To było dla nas bardzo dobra wiadomość. Od blisko 5 lat w mieście prowadzone są kampanie społeczne, mające na celu edukowanie społeczeństwa i zachęcanie go do dyskusji na temat problemów, z którymi borykamy się w Mławie. Przyszedł też czas na ekologię. Chcemy, żeby ten program był kontrolowany w latach przyszłych, a w związku z tym, żeby w budżecie miasta znajdowały się pieniądze, już w takim wyjściowym budżecie, żeby mieszkańcy na początku roku mogli składać wnioski i spokojnie dokonywać wymiany źródeł ciepła. Mamy nadzieję, że jak najwięcej mieszkańców skorzysta z dofinansowania. Zachęcamy wszystkich do postaw proekologicznych i przypominamy, że o planetę dbać musimy przez cały rok. Kolejne biuro poselskie otwarte w Ostródzie. Tym razem do akcji włącza się Platforma Obywatelska. Wyborcy mogą być zadowoleni, bowiem biuro posła na Sejm RP, Jacka Protasa, dostępne będzie dla wszystkich zainteresowanych w każdą środę od godziny 16 do 18. W jakich sprawach możemy przychodzić do biura? Najczęściej są to zatory w załatwianiu spraw urzędowych na linii mieszkaniec, administracja samorządowa czy mieszkaniec, administracja rządowa. My wtedy interweniujemy zgodnie z ustawą o wypełnianiu mandatu posła
i często te sprawy są załatwiane. Natomiast jeszcze raz powtórzę, wiele osób przychodzi po to również, żeby wypowiedzieć swoje zdanie na temat tego, co się dzieje zarówno tutaj w środowisku lokalnym, jak i w kraju. Bo przecież my jesteśmy jako posłowie zobowiązani też nie tylko do interwencji czy do pomagania w załatwianiu spraw, ale przede wszystkim do kontaktów z naszymi wyborcami, do rozmów z naszymi wyborcami. Oprócz problemów administracyjnych, przedstawiciele Platformy zachęcają do dzielenia się z problemami, z jakimi spotykamy się w życiu codziennym. Pomoże im to w wypracowaniu rozwiązań w polskim prawodawstwie, które mają poprawić jakość życia mieszkańców. Mam swoje macierzyste biuro oczywiście w Lidzbarku Warmińskim, gdzie mieszkam, ale oprócz tego przyjmuję wraz z innymi posłami również w biurach w Bartoszycach, Braniewie, Elblągu. W tej chwili otwieramy biuro w Ostródzie. Od dłuższego czasu nosiłem się z tym zamiarem, bowiem nie jestem zbyt często zapraszany przez władze samorządowe tutaj do Ostródy, więc trudno mi było utrzymać ten dobry kontakt z wyborcami. Dlatego też będziemy tutaj przyjeżdżać, będziemy dyżurować i w miarę możliwości pomagać w rozwiązywaniu problemów, ale przede wszystkim, co chcę podkreślić, to słuchać mieszkańców, słuchać wyborców po to, żeby potem te rozwiązania, które oni podpowiadają i ich oczekiwania, starać się spełnić. Podstawą budowania silnej wspólnoty jest oczywiście rozmowa. Wraz ze zbliżającymi się wyborami Platforma stara się wypracować silną strategię samorządową. Mamy przygotowania do wyborów samorządowych, które odbędą się za rok. Więc to jest też czas, kiedy piszemy programy wyborcze, kiedy przygotowujemy się do tych wyborów również z pewnymi rozwiązaniami. Jestem liderem Platformy Obywatelskiej w regionie, więc też chcę wiedzieć, czego Ostrudzianie po władzach chociażby samorządowych oczekują i czy te władze, które dzisiaj sprawują swoje mandaty, no, wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. W nowo otwartym biurze będziemy mogli również spotkać się z lokalnymi przedstawicielami Platformy Obywatelskiej. Tutaj również będą dostępni dla Państwa radni Platformy Obywatelskiej, lokalni radni Platformy Obywatelskiej. Wtedy, kiedy ja nie będę mógł tutaj też być, będzie mój dyrektor biura. Również umówić się będzie można za pomocą maila lub też telefonu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 603 910 517, mailowego pod adresem jacek.protas@biuroposelskie.eu oraz osobistego w biurze poselskim posła na Sejm RP Jacka Protasa przy ulicy Jana Pawła II, 3. Czwartego października odbędzie się konferencja pod tytułem Razem dla Środowiska, organizowana przez burmistrza Mławy oraz SUES Polska. W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy skierowane do ludzi z niepełnosprawnością, ich rodzin, pracodawców oraz organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Podczas konferencji dowiemy się, nie tylko przedstawiciele władz miasta, nie tylko radni, ale wszyscy mieszkańcy Mławy, powiatu, wszyscy, którzy są zainteresowani tym wydarzeniem. Także uważam, jest to wydarzenie. Jest to wydarzenie, kiedy publicznie będziemy mówili o osobach niepełnosprawnych i będziemy zapoznawali się z rozwiązaniami, że mogą pracować, mogą poczuć się potrzebni, dowartościowani, a jednocześnie zarabiać pieniądze i pomagać firmie w jej rozwoju, w jej funkcjonowaniu. Firma SUES ma duże doświadczenie na polu współpracy z ludźmi z niepełnosprawnością. Mamy wieloletnie doświadczenia we współpracy z osobami z niepełnosprawnością. Mamy swoją własną fundację, której celem jest właśnie działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością, wspieranie tych
tych osób w zatrudnieniu. To taki szczególny cel. Konferencja ma charakter otwarty. Konferencja jest otwarta. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Osoby z niepełnosprawnością, ich rodziców, przyjaciół, osoby, które są tym tematem w ogóle zainteresowane, które szukają inspiracji, czyli osoby ze stowarzyszeń, z ośrodków pomocy, urzędy oczywiście, bo ich rola w wspieraniu działań jest ogromnie ważna, ale też właśnie dobrze było, żeby i oni poznali i dowiedzieli się, co inni dla niepełnosprawnych robią. Także serdecznie zapraszamy. Konferencja odbędzie się w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Zapowiada się jesień, a co za nią idzie? Początek sezonu grzewczego. Jak co roku przypominamy o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, których każdy z nas powinien przestrzegać. Sezon grzewczy jak co roku rozpoczyna się jesienią, trwa do wczesnej wiosny. Co roku przestrzegamy, tutaj próbujemy, przypominamy społeczeństwu o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą użytkowanie instalacji ogrzewczych na paliwa stałe, ciekłe czy gazowe, bezpieczną obsługę tych instalacji, w szczególności chodzi nam tutaj o przewody kominowe i piece. Przypominamy, że każdym obowiązkiem każdego użytkownika instalacji ogrzewczych jest dbanie zgodnie z polskim prawem o jego prawidłową eksploatację, czyli krótko mówiąc czyszczenie przewodów kominowych przez wyspecjalizowane do tego firmy spółdzielnie kominiarskie przez kominiarzy. W przypadku paliw stałych jest to nie rzadziej niż raz na 3 miesiące w okresie użytkowania. W przypadku paliw gazowych jest to raz na pół roku. I w przypadku przewodów wentylacyjnych jest to raz na rok. Nie chodzi nam też tutaj o to, aby państwo, żeby społeczeństwo myślało, że tylko obowiązek prawny i należy to zrobić. Uświadamiamy, że ten obowiązek prawny nie wziął się znikąd. Jest to po prostu dbałość ustawodawcy o nasze życie i zdrowie. Bezpieczna eksploatacja i stosowanie się do zaleceń zgodnych z prawem daje nam pewność, że nie dojdzie do rozszczelnienia przewodu kominowego czy ulatniania się tlenku węgla, powszechnie zwanego czadem. Jest to gaz bezwonny, bezbarwny, którego nie wyczujemy powonieniem, nie poczujemy jego smaku. Po prostu nie będziemy świadomi, że on się ulatnia, a jest to bardzo niebezpieczny gaz, który się łączy z hemoglobiną, co powoduje, że nasz organizm jest niedotleniany, nie jest odpowiednia ilość tlenu dostarczana do organów i po prostu, krótko mówiąc, zasypiamy. Jest to tak zwana, niestety, słodka śmierć. Po prostu człowiek się robi senny i umiera. I tutaj my apelujemy o to, zachęcamy, żeby stosować się do prawa, żeby zapraszać kominiarzy tutaj do swoich domów. Jest akcja pod patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Mariusza Błaszczaka, Czad i ogień. Jest to akcja, którą propagujemy. Tam są wszelkie informacje na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Można odnaleźć wszystkie informacje, można odnaleźć wskazówki. No i oczywiście głęboko zachęcamy do zakupu czujek gazu, czujek dymu. Są to takie niepozorne urządzenia, które nie stanowią wielkiego kosztu dla budżetu domowego, a niejednokrotnie ratują nasze zdrowie i przede wszystkim życie, przynajmniej kilkukrotnie w ciągu każdego sezonu grzewczego. Wyjeżdżamy do zdarzeń związanych z uruchomioną czujką tutaj tlenku węgla lub czujką dymu. No najlepiej, żeby to była czujka tlenku węgla, która właśnie uratowała komuś życie. Dlatego, że w odpowiednim momencie uruchomił się alarm i po prostu ludzie jeszcze nie byli w tej toksycznej atmosferze tyle czasu, że oddziaływało to już bezpośrednio na ich organizm. Zadzwonili do straży pożarnej, my przyjechaliśmy, sprawdziliśmy, rzeczywiście zbadaliśmy odpowiednimi urządzeniami, że jest to toksyczne środowisko, czyli jest jakaś nieprawidłowość. Gdyby tej czujki nie było, no niejednokrotnie by mogło to się skończyć, no nawet tragicznie. Jeżeli jednak dojdzie do sytuacji kryzysowej, kiedy podejrzewamy zatrucie czadem, musimy wiedzieć, jak się zachować. Przede wszystkim, jeżeli mamy podejrzenie już, że ktoś jest zatruty czadem, należy bezwzględnie opuścić to pomieszczenie. Jeżeli mamy jakąkolwiek takie symptomy, zawroty głowy, duszności, które się pojawiają, opuścić przede wszystkim to pomieszczenie.
zadzwonić po służby, po służby medyczne i oczywiście do Straży Pożarnej. Koniecznie, dlatego że Straż Pożarna przyjedzie, nawet gdy się okaże, że to może sytuacja nie była taka, że to był czad, ale za to nikt nie będzie musiał zapłacić pieniążków, ale strażacy na pewno sprawdzą to odpowiednim sprzętem, urządzeniami, zbadają pomieszczenie, no i wówczas będziemy mieć taką pewność, a jeżeli takie zatrucie nastąpiło, no to pomoc medyczna jest tutaj bezwzględnie potrzebna, żeby jak najszybciej odtruć ten organizm, żeby to niedotlenienie się nie pogłębiało. Jak wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego jeszcze raz przypominamy o apelu specjalistów. Dbajmy o nasze instalacje ogrzewcze. Pamiętajmy, że to ciepło w domu też musi być bezpieczne. Zainstalujmy czujki tlenku, czujki dymu. Przynajmniej będziemy mieć gwarancję, że mamy dodatkowe zabezpieczenia przy pomocy tutaj zabezpieczeń technicznych. W okresie jesiennym prosimy o upewnienie się, że Państwa przewody wentylacyjne, kominy i instalacje gazowe są sprawne. Nawet nieumiejętnie zmontowany czy eksploatowany kominek może stwarzać zagrożenie. Tradycji stało się zadość. Jak co roku, w trzecią sobotę września do Międzynarodowej Akcji Sprzątania Świata przyłączyli się żeglarze z Klubu Żeglarskiego Ostróda. Sprzątana przez nich wyspa Orzechowa na Jeziorze Drwęckim zrekompensowała jednak deszczowy, porywisty sezon. Oprócz śmieci, tego dnia nasi żeglarze zbierali dorodne grzyby. Jest 24. akcja, zawsze w tym okresie jest akcja sprzątania świata. Organizujemy to właśnie po to, żeby uświadamiać, że należy, czyli to, co się przywiozło ze sobą, należy ze sobą zabrać. Jest to dużo lżejsze i mamy nadzieję, że w którymś roku po prostu popłyniemy i naprawdę zbierzemy tylko grzyby z tej wyspy, a nie śmieci. Jak widać, wszystko co dobre wraca z natury. Człowiek też potrafi jej się zrekompensować. W tym roku mniejszą ilością śmieci. Czy w świadomości naszego społeczeństwa coś się zmieniło? Żeglarze mają coraz większą świadomość tego, że trzeba po sobie po prostu śmieci zabierać. No niestety są przypadki takie, że no musimy pozbierać śmieci po innych uczestnikach ruchu turystycznego. I w tym sezonie no, jeden woreczek się udało zebrać, ale było więcej grzybów, także jest to bardzo dobra wiadomość. Także mają żeglarze i wszyscy użytkownicy wody coraz większą świadomość tego, że po prostu nie śmiecimy. Także myślę, że co roku ta akcja przynosi coraz większy skutek. W akcji sprzątania świata pomagali nawet najmłodsi. Czy mniejsza ilość śmieci świadczy o mniejszej ilości zwiedzających wyspę, tudzież żeglujących, szczególnie wśród osób młodych? Troszeczkę jest postęp w tym kierunku, także obserwujemy w tym sezonie, zwłaszcza przy ruchu czarterowym, zwłaszcza z innych akwenów, że jest dużo młodzieży i myślę, że też odwiedzają naszą wyspę, bo jest to no, jedna z atrakcji Jeziora Drwęckiego. Więc wydaje mi się, że po prostu bardziej świadomość ludzka tutaj wchodzi w grę, niżeli to, że mniej osób żegluje i czy użytkuje nasze jezioro. Piękna naszego jeziora i okolicznej zieleni pozazdrościć może nam nie jeden. Lecz pamiętajmy, aby dalej były piękne, nie możemy ich dewastować. Sprzątajmy po sobie i zachęcajmy do tego innych. A nasza cudowna przyroda na pewno to doceni.